Maruchie, że nam pomożecie, zaśpiewacie razem z nami. Bo jak będzie? Pomożecie? Ale nie tak samo jak co tydzień, nie że nam przyśpię. Z energią. Pomożecie? Kolejnicy, chodźcie! Ja z kapeluszu, to jest ojciec mama. Tam stoi. Thank you.
Cię nam przejść.
jest to coś ważnego. W tej historii był jeszcze jeden taki czwarty król, przed chwilą nim czytaliśmy. I tak jak tamci trzej byli fajni i chcieli coś Jezusowi dać, to ten czwarty, czyli Herod, czyli ja, chciał mu coś zabrać. Wujku Herodzie, mogę tak do ciebie mówić? A wiesz. Ale tylko tutaj, możesz. Wujku Herodzie, a co ty chciałeś zabrać? Możecie. Ale ci się nie udało. Będzie to przedstawienie. Będzie przedstawienie. Już co? Wtedy Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli. I wpadł w gniew. Wysłał żołnierzy, którzy Betlejem i całej okolicy pozabijali wszystkich mocno do drugiego roku życia. Od męca bowiem wiedział, w jakim wieku było dziecko. To do chłopców. Nie? To do chłopców. To do chłopców? Która będzie udziałem całego narodu. Dziś
dzieciach narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Ale w tamtym stanie.
nasza tradycja. Więc zaśpiewajcie razem z nami głośno i z radością. Nam i tym, którzy przyjdą po nas. Przyszedł do wszystkich i na zawsze.